Postaramy się dzisiaj odtworzyć Rzeczpospolitą Czworga Narodów na najlepszej modyfikacji, czyli APRES MOJ DE LUGE, jakkolwiek to nie brzmi. Będziemy musieli wybrać, moi drodzy, Radziwiłła na tron i iść w Unię Czworga Narodów dosłownie. Litwa, Białoruś, Estonia i Ukraina. No i jeszcze Łotwę pewnie wciągnę. No, jak wiadomo, duchy narodowe nie napawają optymizmem. Wszystko jest beznadziejne na tej Polsce. Trzeba czekać, aż marszałek Józef się wywróci, dosłownie. Więc wszystko mam poblokowane, muszę iść w wojo. Albo w gospodareczkę, kurde, i to mi się podoba. Jest, nareszcie będę mógł zlikwidować minusy. Znaczy, szkoda, że tutaj Piłsudski pada, no ale niestety tak jest lore tej modyfikacji. I nareszcie mogę robić drzewko. Jezus, ile tu jest przewijania. Te drzewka są OP. Super. Nareszcie król wreszcie odzyskuje władzę w kraju. Fryderyk I, ale no, długo tutaj nie posiedzi. No i tu się trzeba pozbyć króla, kurde. Pamiętajcie tylko o zostawieniu lajka i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli tego nie robisz, a ja już wam nie przeszkadzam w oglądaniu. Musiałem, moi drodzy, cofnąć, jednak trzeba Fryderyka wyeliminować. O, i to miało być! Our King Died Abroad. Fantastycznie, to wybieram teraz i nie mamy króla. Kurde! I teraz tutaj. Election of a new king, moi drodzy. Elekcja na nowego królka. Mikołaj Radziwiłł II. Ajajaj. I wybierzemy, moi drodzy, tutaj trąby. Izabela I siądzie na tronie. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Izabela! Troszeczkę czegoś innego się spodziewałem, nie? O Jezus, polski kry... O yeah. Jednak cofnęłem, moi drodzy. Idziemy w tego Witisa. Będzie dom Czartoryskich tutaj rządzić. Może być. Jest, Augustyn Józef III, moi drodzy. No i to rozumiem, tak? A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Teraz zapraszamy litewskich, moi drodzy, royalistów do naszego rządu. Wybierzemy sobie tutaj gościa też, który daje balance of power w lewo. Tak naprawdę. Są tu goście, którzy dają balance of power +1. Tutaj jest weekly balance of balance +1 też. Co jest? Weźmiemy sobie tego gościa. Boom, niech będzie. Czartoryscy będą mieli boosta. Ja będę musiał to jakoś wyeliminować i idziemy oczywiście w lewo. Mógłbym o distribute land to the... jedną fabrykę stracić cywilną. Tu stracę stabilność, ale w Płocku będę miał na prawo, jak się ruszę. Tutaj army experience. Ja nie wiem, czy ja tu chcę coś zrobić tak naprawdę. -15 guców. Nie wiem, chyba zostawię, żeby to samo sobie szło. Ale Wielka Polska, możemy claimować całą Sycylię, nie? Bez problemu od Rzymu. To mi się podoba. Dobrze, nieważne, czy jestem silny, czy nie. Żądam litewskich ziem. I reszta mnie nie interesuje. Oddawać to, albo pełnoskalowa gojda monarchistyczna z komuchami, nie? Baltic Socialist, moi drodzy, Council accepted our demands. Zgodzili się, zrobili kupeczkę w majteczki, panowie. Mamy to. Litewskie ziemie należą do Polski. Wykorzystałem idealnie sytuację wejścia Federacji Rosyjskiej na tereny tutaj tych panów i normalnie Wielka Polska, chłopie. A ty takie rzeczy robisz? Idziemy tutaj w Revival of the Union, moi drodzy, bo nie chcemy ich robić na marionetkach. Chcemy ich podbijać i zniszczyć, oczywiście. Teraz dodaję tanki do produkcji, żeby się byle jakie robiły, bo już czołgi będą nam potrzebne, nie? Return Białoruś, moi drodzy, return Ukraine. I teraz nie wiem, bo oni mają wojnę. Warto by było wejść na Ukrainę, coś tutaj, kurde, szarpnąć, nie? Restoration Issues i Development Litwy może poczekać, nie? Dobra, wejdziemy na Ukrainę, no nie mam zbytnio wyboru. Postaram się zrobić Blitzkrieg, dosłownie, jak głupio to nie zabrzmi. Polski Blitzkrieg piechotny na Ukrainę. To będzie mój, to jest moja praktycznie taktyka, nie? Return Ukraine, okej, dobra, return Belarus. Okej, Ukraina nie chce. Chłopiec. No to widocznie będzie musiało się ich zachcieć dołączyć do nas. I Węgry, a to ze mną są Węgry. Dobra, nie wiedziałem. Wino, każdego dnia. I moi drodzy, na Kijów lecimy. Raczej ja ułatwiłem teraz robotę ruskim, dosłownie, tą ofensywą, ale no... Liczę, że tak nie jest po części, nie? Polacy do Kijowa? Oczywiście, że Kijów się nam należy. Historycznie. Dobrze, jesteśmy... O, tutaj można wejść nawet. Ukraina nie ma telewizji, żeby pokryć front. I tutaj oczywiście Logistic Wizarda dajemy dla ziomeczka, ale jest Sosnowski dobry. Aggressive Assaulter. Leć, Andrew. Leć przed siebie. Musimy prędzej czy później ich obronę załamać, nie? W doktryneczkę pójdziemy w plan bitwy. Ty, dawaj do Homela. Ty, ja może nawet Ruskim ukradnę więcej terenów, stary, w konferencji. Przecież Ruscy nic nie zrobili w tej wojnie. To ja jestem tu Wielką Polską. 6000 broni na minusie? Trudno. Ale to będzie miazga, nie? Co z tego, że mają wojnę na dwa fronty? Kijów powinien być mój. Co jest? Czemu ta Ukraina nie chce wydać Kijowa swojego? Oddawać Kijów, powiedziałem. I Kijów polski. Nie, jeszcze nie jest polski, ale żałosne, nie? Kijów nie jest polski. Żałosne. Ale skorzystam chociaż z prowadzeniem gospodarki wojennej. Minusy są ogromne, nie? Mam zero stabilności, ale powinno być w porządku. Kwestia polonizacji. No niech będzie. Nowa stolica. Warszawa, Kraków, Lublin. Nową stolicą Polski, 1000-letniej Polski zostaje Kraków. Pozdro. O, w Kijowie jedna dywizja kawalerii, no to teraz chyba wam się uda, co? 4 tyloma dywizjami, chłopaki, chyba wam wyjdzie coś. Zmieńcie prawo okupacyjne na jakieś luźne, okej, super. I co jest? Dawaj, dawaj, a nie Poniatowski def, sadgę. Ale ważne, że mamy kijów dla siebie, nie? Super. Nadrobimy tylko 9000 broni i będzie fantastycznie. Tym bardziej, że robimy 40 dziennie, nie? A, to ja już wiem, o co tu chodzi, dobra. Panowie, jolo, planik puszczony. Co mi pozostało poza modleniem się o zwycięstwo, nie? Tak naprawdę. Bałtyk kapituluje, świetnie. Jeden wyłączony z wojny. No, będziemy musieli z ruskimi jakoś się podzielić terenem, nie? Jeszcze Ukraina używa force ataku. Lol, takie rzeczy przeciwko Polakom? Nie wierzę w to, stary. Serio, chamskie zachowanie. War propagandy nie potrzebuję, ja potrzebuję, moi drodzy, stabilności, nie? Tak naprawdę. O, tutaj Odessa już siada, fantastycznie. I tutaj, panowie, chyba doktrynkę zaraz będę miał, bo tu są dwa bonusy, świetnie. Tu są cele wojenne, więc nie będę tego ruszał. To jest centralizacja, reformy, okej, kogo to obchodzi na razie. Idziemy w gospodareczkę. Przerywamy atak na reorganizację, ulepszamy doktrynkę. Jeszcze raz mogę, ty. Ja mam prawie full planning zrobiony. Niech chłopaki poplanują. Idealnie chłopaki wyplanowane. Dalej. Kawałek dalej. Trzeba posunąć znowu front. Chyba będzie git. Znaczy chyba. Ja liczę na to, że się przebijemy prędzej czy później przez tą ścianę w ogóle, chłopie. Dywizji. Przynajmniej expa będę zbierał. My, można powiedzieć, zajęliśmy większość terenu, ale Ruscy i tak pewnie będą nam... okradną nas w konferencji. Próbujemy kupić z Karkano. Moi drodzy, 14 000 broni tu jest. Nie mogę aż kupić tyle. No to jakbym kupił na przykład 5. Oj, chyba nie chcą. Nie są zainteresowani handlem ze mną. A Węgry? Wszystko to sprzedamy. Za ile? Kupimy. Za... Dobra, jedziemy no. Zmieniłem produkcję broni, już nie nadążają chłopaki. Spróbujemy. Niech to będzie ostatnia szarża już tutaj. Tu widzę, że przejdę przy Chersoniu. Dalej. Zobaczymy, czy tu będziemy w stanie coś przełamać. Ale czołgów się już produkuje bardzo dużo. Już za niedługo mogę robić nowe. To będzie czołg, który ruszy do produkcji teraz masowo. 14 TP. Podmieniam go i nie wybadałem technologii. Tu się uda może jakimś cudem okrążyć te dywizje. Wątpię, bo jest ich bardzo dużo w tej prowincji. Nie wiem, no panowie, wy musicie walić głową w mur. Połowa Ukrainy tutaj też przechodzi południem. Wszystko przez te fantastyczne linie frontu też, tak naprawdę. Odbili mi Kijów, nie? Ponieważ linia frontu postanowiła odmówić mi posłuszeństwa, ale już zaraz będzie kontrofensywa tutaj, nie? O właśnie. No i tutaj już będzie wejście bezproblemowe. Dobra, znowu tu będzie stłamszenie. Tutaj została dosłownie resztka. Ja to bym szczerze rzucił ich tutaj na okrążenie i na cokolwiek, ale wątpię. Ja bym zgromadził też tu 3 razy więcej dywizji niż oni. To Odessa będzie upadać. To już raczej wiadome. O, może jednak teraz. Ale patrz, stary, z Homelu idzie cały czas posiłki. I Lastent, nie... Jezus. Dobra, panowie, nieważne ilu Polaków będzie kosztowało zdobycie Homela. Ważne, że będą to terytoria Rzeczpospolitej, nie? Boże, jest! Po 15 minutach walki zdejmujemy wreszcie jedną prowincję. Teraz uderzymy na całym froncie, więc oni padną, bo nie będą mieli jak dosyłać surowców, bo wzięliśmy dostęp do ruskich i to raczej sobie poradzimy teraz, nie? Zobacz. Tu jest oczywiście zajmowany teren, coraz mniej dywizji. Oj, goodbye. O Jezus, jak się na to przykro patrzy. 30 parę dywizji w jednym kotle, no ale trudno. I z racji tego, że Wielka Rosja, no, nie może sobie poradzić z Kaukazem, to muszę jej pomóc, bo inaczej nie będę miał konferencji pokojowej nigdy, nie? Super. Naprawdę polecam takie życia, nie? Wielka Polska idzie na Kaukaz. Dobra, spróbujemy zająć Groźny, jak głupio to nie zabrzmi, tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć to. Da się Ruskim to wybudować? Ta, da się Ruskim wybudować kolej, to od razu im wybuduję, nie? Żeby mieli tutaj zaopatrzenie Ruscy, tym Groźnym i wtedy może BOD ruszy z ofensywą, no ja nie wiem, no ja tutaj po prostu całkowicie strzelam i staram się zająć kolejnego supply hub. O właśnie, dobra, i tu już się robi zaopatrzenie. I co, Ruscy może teraz? Ja, może byście tędy przeszli. I na Batumi, Jezus, takie okrążenie. Chłopie, to było fajne. I do Tbilisi wejdź, proszę. Polsko, ratuj ich, bo oni to są naprawdę XD. Ty, no i patrz, przyszedłem i ich rozbiłem w 10 sekund, a Rus... Jezus, dobra, nawet mi się nie chce tego komentować, chłopie. Po prostu przyszedłem i zrobiłem siekę, nie? I zdobyłem całą tą Kaukaską Unię. O, no i panowie, teraz walczymy w konferencji pokojowej o Białoruś i Ukrainę, bo Ruscy będą chcieli pochłonąć wszystko. Nie pozwolę im na to. Dobra, moi drodzy, ja byłem w stanie tyle zabrać tej konferencji, tak naprawdę. Czy ja chcę Polską dołączyć do League of Nations? A niech będzie, nie? Nie no, wydaje mi się, że nawet bez manpowera z Mołdawią byśmy sobie poradzili, ale podnieśmy ten manpower na extensive i oddaj Mołdawię, albo no, panowie, będzie zabawa, nie? Dosłownie. I wjeżdżamy tam na pełnej, nie? Tylko że ja nie mam w ogóle manpowera, stary. Moje dywizje to mają manpowera po 8, nie? Niestety. Rumunia się nie zgodziła. Ja, wiecie co, jednak skupię się na mniejszym froncie z racji tutaj braku manpowera i strasznie słabych sił. Skupię się na jednym froncie, nie będę z Węgier wchodził. Niestety obecnie jest tragedia, nie? Ale spróbujemy łamać rzeki. Raczej nam to może wyjdzie, mimo że mają Rumunię po 800 defa. Fantastycznie. Musimy oszczędzać ludzi, nie? Naprawdę. Mamy jeszcze 4 dywizje pancerne. Ło, to poczekajcie, przetestujemy je w boju. Trzeba troszeczkę podtrenować moje siły pancerne, więc niech działają. Ej, dobrze działają, okej. Będzie w porządku, nie? Z tego co widzę, będzie w porządku. Jak uda nam się tylko ropą ogarnąć, to będzie git. No i teraz spróbujemy dokonać jakiegoś okrążenia tutaj. Właśnie o tym mówię. Spróbuję... No i super. Dobra, to jest oczywiście fajowo. Spróbujemy tutaj też ściąć tak jakby kolejną armię rumuńską do lasu. Świetnie. No i te dywizje już muszą wykorzystać tutaj przewagę chyba. Tak mi się wydaje, nie? Wydaje mi się, że chłopaki sobie tutaj pancerne poradzą. No ale mogę się mylić. Super. Chyba sobie chłopaki poradzą. Tym bardziej, że ej, jakbyśmy to wciągnęli, mamy ropę do naszych sił pancernych. Ta wojna z Rumunią nie jest aż taka, moi drodzy, słaba, nie? Tak naprawdę. Przeniesiemy nasze dywizje pancerne gdzie indziej. Dobra, tu będziemy starali się znowu przejść troszeczkę dalej. Mam nadzieję, że te dywizje piechoty nadążą. Mamy supply huba, więc będzie można prowadzić dalszą ofensywę. Świetnie. I spróbujemy tutaj na Tryszyn już przejść. Świetnie. Tak zrobimy. Super. Dobra. Idealnie. Kolejna... No niestety musimy tak grać, bo mamy mało dywizji i manpowera. O mój Boże, moje siły pancerne zostały okrążone. Przez chwilę było dramatycznie, ale już jest fantastycznie, moi drodzy. Chwała Wielkiej Polski jest wieczna, nie? To nawet nie ma o czym gadać. Dobra, leć. Teraz staramy się już łamać Franciszko w każdym tym i to będzie aneksja Rumunii teraz. No musi być. Obstawiam, że to musi być aneksja. Nie ma opcji, że nie. No i co? No i świetnie. Bierzemy oczywiście Mołdawię naszą, nasze polskie tereny. I oni zostają naszą marionetką. Świetnie. I teraz, moi drodzy, będziemy korzystać z ropy rumuńskiej. Fantastycznie. 120 jednostek ropy za 2 fabryki. No i to mi się podoba. Wiecie, co zrobię? Wybuduję agencję tutaj. Nie wybuduję, tylko wezmę agencję. Postaram się, moi drodzy, o szpiegów. Nie będę jeszcze wjeżdżał w nikogo. Postaramy się zrobić collaboration government na Rosję i pokonać ją tyloma dywizjami, nie? Zobaczymy, czy to będzie miało sens. Austriak zaatakował Hungary? Nie mogę w to uwierzyć, chłopiec. To jest nie bardzo prawdopodobne zachowanie, chłopie. Wojsk austriackich. Ja nie mogę zostawić węgierski brat sam sobie pozostawić. Wiecie, o co chodzi? Pomoc musi przyjść. Chwała Wielkiej Polski jest wieczna. Pozdro. Pomagamy oczywiście węgierskiemu bratu. Nigdy się od niego nie odwrócę. Pamiętam, co dla nas zrobili w historii. Wysłali nam 3 beczki z amunicją i przez to będziemy ich kochać przez całe życie. Nawet jeżeli dzisiejsi Węgrzy nie umieją mówić po węgiersku, to i tak są moimi braćmi. Pozdro 65 000. No i pierwsze okrążenie siadło, moi drodzy. Oczywiście Polacy zawsze staną w obronie Węgra. Pamiętajcie o tym. Pozdro 65 000. Dobra, Andrew, leć. Lećcie, musimy zmiażdżyć Austrię, bo Rosja jest tutaj naprawdę, trzeba na nich uważać. Pozdro 600. Seryjnie, bez kitu, nie? Seryjnie, bez kitu relówka, chłopie. Serio. Jadę czołgami, chłopie. Przed siebie. A media milczą. Patrz. I znowu dokonałem okrążenia i nikt o tym nie powie, nie? W mediach, stary. No. I znowu mnie okrążyli, ja krążyłem ich, chłopie. Tu są takie rzeczy, geostrategiczne przepływy i Wiedeń upada. Marmolada, no. Wiesz, co chodzi? Patrz. Ale mnie zmroziło, ale Wiedeń zajęty. Konferencja pokojowa w Hoj. Ty, Węgier zjadł. Ty, dobrze. Bardzo ładny pokój. I Czechy moją marionetką i mogę iść na granicę z Rosją. Collaboration governmentami. Moi drodzy, zbroimy się. Rzeczpospolita potrzebuje synów, którzy są gotowi przelewać za nią krew. I oczywiście po tym celu robimy później cel, moi drodzy, Polish Deluge, czyli wjeżdżamy w Russian Federation. Moi drodzy, claim to the Sicilies, offer alliance to Kingdom of Spain. Ty, a może? Czemu nie? Hiszpania też jest monarchistyczna, a my się szykujemy na ruskich. Claim to the Sicilies. Moi drodzy, Włosi mają wojnę z Mussolinim, nie? Stary. Wiesz, o co chodzi? A czemu by na przykład nie przyprowadzić tutaj, co nie, dywizji pancernych i pomóc Węgrom tą wojnę wygrać? Ty, Hiszpania się zgodziła, dołączyła do nas do sojuszu. Fajnie. Kim ja dołączyłem do wojny? Jezus, nawet nie wiem. No dobra, jolo. Dobra. Nie no, chyba ich zmierzymy jednak, z tego co widzę. Chyba. Okej, świetnie. Spróbujmy to zająć. Węgry, chodźcie, chodźcie Węgry. Hungary, ho, ho, ho. Ho, 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 ho. No i panowie, okrążmy tą armię i będzie git. Ty, nie mogę? No to przeorganizacja, bracia. Dobra, koledzy, więcej supplysów tu potrzebujemy. Świetnie, przestańcie ich atakować. Jezus Maria, przestań. Teraz ja. Jezus, ja mam iść na ruskich, a Węgry mi się biją z Włochami, nie? Dobra, paszli. Ole, będzie jechanko. Dobra, super. Jedna armia została odcięta, moi drodzy. Fantastycznie. Trudno, że przez rzekę. Tak nie damy rady. Dobra, moja robota zrobiona. Delucz, Rosja, zapraszam. Wjeżdżać z partyzanta. Nie mam manpowera, no bo nie muszę mieć. W sensie wydaje mi się, że nie muszę, ale pewnie muszę. Robimy development, używamy fabryk cywilnych. Jest wjazd, moi drodzy. Ty, chyba Rosja będzie słaba, moi drodzy. Ile mamy collaboration governmentów? Parę, z tego co widzę. Tutaj trzeba dążyć, moi drodzy, do jak największego okrążenia i zdobycia jak największego terenu u Rosji. Serio. Dobra, przejedź przez Wielkie Łuki. Dobra, świetnie. Będziemy dążyć tutaj na północ, nie? Postaramy się do Petersburga dojechać, bo chyba Ruscy nie nadążą, z tego co widzę. Dobra, powinno nam wystarczyć dywizji piechoty. Dobra, puszczamy jedną dywizję pancerną tutaj na Narwę i na Talin, żeby ich odciąć tutaj od zaopatrzenia. W tych rejonach. Staramy się przejechać tymi czołgami, nie? Ale prawdopodobnie one zaraz zostaną okrążone i te dywizje upadną, nie? W sensie 100%. Dobra, stójcie już, stójcie, bo widzę, że tu nie ma zaopatrzenia, nie? Cofać. Dobra, bo to będzie upadek, panowie, hardkorowy. Trzeba przenieść dywizję pancerne w inny rejon działań, nie? Bo oni sobie tu nie poradzą. Oho, kto Kto by się spodziewał, nie? Dobra, musimy iść metodycznie, mając 0 manpowera, musimy troszeczkę powiększyć prawo poboru, service by requirement, iść na Talin, musimy zdobyć tereny Estonii. Nie mogę wykonać żadnego celu jeszcze. All of Belarus is control or papetet. Ja to muszę w konferencji wyłapać, nie? Ale tu się staramy dojść, nie? Do końca. Moje dywizje pancerne muszą się tutaj wycofać. Będziemy dążyli tutaj w stronę Moskwy, żeby dojść. Polskie czołgi atakują w lesie, ponieważ nam żaden las nie straszny, nie? Tak naprawdę. Seryjnie. Dobrze, spróbujemy się rozjechać, nie? Jezus, tego nienawidzę właśnie w kampanii w Rosji, nie? Trzeba budować te koleje, bo inaczej jest dosłowna tragedia, nie? No i muszę czekać na supplysy. Albo użyjemy tego perka, żeby zorganizować supply'e i próbujemy, moi drodzy, wjechać tędy. Tak, to jest nasza jedyna szansa, nie? Powinno nam się udać. Próbujemy tutaj wejść. O, ale easy. Ło, panowie. Dobra, troszkę dywizji byście okrążyli, to by było spoko. Super. Zawsze to mniej na froncie, nie? Świetnie, moi drodzy, sobie ta piechota i czołgi poradziły. No i lecimy, moi drodzy, w stronę Moskwy, nie? Zobaczymy, co tutaj się uda wygrać. Czekaj, bym pojechał może tędy, to może bym zrobił tak. Uwaga, 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 uwaga. Ty, no i świetnie, kolejne 2 dywizje do wora. Ty, czy ja mi się wydaje, czy tu wystarczy puścić plan? Ich rozbijenie. Czy trzeba te czołgi też przyprowadzić pod... Ty, Moskwa stoi otwarta. Czekaj chwilę, mamy to. Moskwa nasza, panowie, że tak powiem. To teraz te czołgi przyprowadzę tutaj i ruszymy nimi na Petersburg. Dobra, to będzie wielka ofensywa. Supply'siki, panowie, force attack. Boom. Miażdżyć. Panowie, to trzeba przejść. Nawet nie ma gadki, nie? Zajmiemy tutaj Wolkow, podejdźmy do tego metodycznie. Zajmijmy supplysy i dopiero później rozpoczniemy ofensywę, nie? Na Petersburg. Super. Easy, moi drodzy. Nawet nie musiałem ściągać tutaj piechoty jakoś super specjalnie. Petersburg jest mój. Fantastycznie. Jeszcze tylko Carycyn. O Boże, Turcy mają Carycyn. Wow, fajnie. Będziemy się dzielić z Turkami w konferencji, z tego co widzę. Rosja skapituluje, jak będzie miała, moi drodzy. O, i zaraz kapitulacja, jak te collaboration governmenty oddały. Refund, biorę wszystkich szpiegów, zorganizować siatkę szpiegowską w Niemczech. Nie mogę? O, mogę. Dobra. O Boże, ty, nie sądziłem tak szybkiej kapitulacji po nich. Okej. Ja myślę, że jeszcze się będziemy trochę bić. Boże kochany, niech mnie ręka boska broni uruchamiać Hoja bez player leda, nie? Naprawdę. Tragedia. Nie wiem, po co robię cel Returnivonia, właśnie o to chodzi. I teraz mogę zrobić, moi drodzy, białoruski development. Świetnie, oczywiście. I później będę mógł zrobić resztę. Ale chyba Niemcy nie wytrzymają tutaj do naszej ofensywy. Wjechałem jeszcze tutaj do tych Włoch czołgami już. Trudno. Pomogę już naprawdę Węgrom pokonać Włochy. Zasłużyły na to, nie? Po takiej walce i po takim trzymaniu niech sobie chłopaki wejdą, nie? Spróbujemy wjechać na Sycylię jeszcze, tylko jakoś bardzo szybko. Boże, te czołgi są fantastyczne. Ty, czekaj, zrobimy tak, żeby tutaj wjechać, nie? Zobaczymy, czy... Aj, blokuj go. Nie wejdę. Co ty gadasz? Ja pierdzielę, byłem tak blisko, nie? Panowie, supplysy sobie organizujcie i lećcie na Palermo. Dobrze, fantastycznie. Force attack? Walcz. Jest. Dobra, Węgry to... O Jezus, co tu się... Nigdy w życiu bez player leda nie gram. Boże kochana, aż mi głowa spłonęła. No dobra, niech będzie jak jest, tak? Granica jak w Europce, tylko że Węgry do... Dobra, niech będzie. Czemu mam wojnę z Quebeciem socjalistycznym, który nie istnieje, nie? Wiecie co? Przysłałem dywizję czołgów do, moi drodzy, do Niemiec, tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym im pomóc wygrać wojnę, szczerze. Serio. Chciałbym im pomóc wygrać wojnę, żeby później móc wjechać w Niemcy. I wydaje mi się, że mi się to uda, nie? Serio. Bo naprawdę, wydaje mi się, że ja poprowadzę ofensywę, jeżeli tylko Niemiec będzie w stanie na tyle mnie chronić dywizjami piechoty, to ja rozbiję Francję, nie? I to easy. I to na takim totalnym easy, nie? To będzie easy mode taki 2000. Patrz. I teraz białoruski, i teraz ukraiński. Patrzcie. Mistrzostwo świata. Nie wiem, mam nadzieję, że dojdę do Paryża i oni skapitulują, bo nie mam jak zaopatrzeniowo się tutaj przebijać, ponieważ Niemcy nie chcą tu przysłać dywizji, nie? Więc jestem tak naprawdę w kropce teraz. Obecnie zająłem Paryż i jest fantastycznie, nie? Bo Niemcy nie mają wojska, stary, i tutaj zaraz dojdzie do jakiegoś dzikiego krążenia, a ja mam tu dywizje pancerne i staram się naprawdę pomóc Niemcom. Widzisz, patrz. Ledwo weszliśmy. Jedna prowincja zdobyta po jakichś wyrzeczeniach w ogóle. Muszę teraz podjechać tutaj. Znowu musimy zorganizować tutaj zaopatrzenie, które właśnie. I teraz tak. I to powinno być okej, nie? Jest super? Super. Mamy zaopatrzenie, nie? I trzeba ratować Paryż, bo zaraz upadnie. Fantastycznie. Boże, Niemcom się chyba nie da pomóc, nie? W tej grze. Serio. Chciałbym bardzo, ale chyba nie będę mógł. Ile Francja ma do kapitulacji? Postaram się odbić chociaż Niemcom te tereny, na których mają kory, nie? Bo to może im coś da. Mam nadzieję, nie? Bo obecnie jest tragedia. Chłopaki sobie definitywnie nie radzą na froncie. Świetnie. Odbijemy Hanower. Ty, no w sumie tym Niemcom to trochę ratuje gitarę teraz, nie? Tak naprawdę. Patrzcie, no troszeczkę tych Niemców wyciągnąłem za fraki. Stąd. Może doprowadzę do kapitulacji, moi drodzy, Holandii. To było fantastyczne, nie? Jeżeli jakimś cudem to siądzie, to będzie spoko. Dobra, Amsterdam zajęty i co teraz? I patrzcie, git, chyba okej, ale tutaj znowu wychodzą Holendrzy, nie? Bo ja ich nie mam jak zatrzymać, bo ja mam tu tylko 4 dywizje, przypominam. Dobra, git. Zmiażdżę ich w sumie. Dobra, jest okej, ale co teraz? No i co? Dokonaliśmy niemożliwego. Ty, Niemcy, zróbcie coś do jasnej ciasnej. Patrzcie, oni nie chcą nic zrobić, nie? Dobra, świetnie. I tutaj mamy New Administration, Rutenian, polonizacja wschodu, dawaj. Czy tam zachodu, dobra? Patrz, jakie okrążenie zrobiłem, lol. Dobra, ja wysyłam tutaj czołgi na walkę, nie? Oni sobie powinni poradzić raczej z nimi. Kurde, ja powinienem dostać medal Za uratowanie tych Niemiec, dosłownie. Naprawdę powinienem dostać jakieś odznaczenie. Zobacz, patrz, to już jest bajo, nie? Dla Holandii. Ile ja im dywizji uwolniłem moim ludziom? W sensie Niemcom, chodzi o to. O, issues of Kresy, integrate. Moi drodzy, lecimy, integracja całkowita. Poland is not lost, jest, świetnie. Ty, no i uratowałem Niemców, no i co teraz? Patrzcie, jak się rozjechałem, tylko przysięgam, no Niemcy mi tutaj nie pomagają, nie? A bardzo chciałbym, żeby było odwrotnie. Świetnie. Mamy to, no i co teraz? No i mogę ich przeciąć na pół, nie? Oho, no i mi okrążyli czołgi. Chłopaki, lastędzik i suplajsiki. O, właśnie o tym mówię. Musimy atakować tutaj dosłownie, nie? Oj nie. No i Niemcy mi już nie pomogą tutaj. Jezus. A dam radę wypłynąć? Co ty gadasz, że nie? O mój Boże. O mój Boż. Jezus. O mój Boż. I po moich czołgach. Jezus. Ty, ja mam 3 miliony manpowera. Dobra, zemszczę się. Dobra, nie interesuje mnie to. Gdzie są Deutsche? Dobra, moi drodzy, bawimy się 50 tysięcy mikrowań i zabaw. Chłopie, dołączymy te czołgi ogólnie do głównej armii. Pana Maczka, resztę państwa rozstawić? Zapraszam do tańca, Niemcy. Próbowałem was uratować, ale was się nie da uratować. Jezus, ale wielka... Boże, kochany. Chłopie, Wielka Polska to jest naprawdę Wielka Polska, nie? Zobacz, co tu się dzieje, człowieku. Rozjechałem ich w sekundę, nie? Aha, ty, to szybkie to było. Tak, ktoś mi ukradł tereny. Łoty Polaku. Najgorszy. Jak mogłeś? Co tu się wydarzyło w ogóle? Dlaczego ja mam White Pisas? Co? Przecież ja ich rozwaliłem przed chwilą. The ultimatum to Germany. Dobra. Wjeżdżam. O Boże, czy ja mam z Turcją wojnę? Dobra, to było dziwne i nieodpowiedzialne. Trochę mnie oszukali, nie? Ale trzeba zrobić mobilizację polskiego narodu. Zobacz, stary, 91 dywizji zaraz tutaj wyjdzie polskich. Oczywiście wzywam wszystkich do wojny, bo potrzebna jest pomoc bratnia. Ja, kaszuby już leżą. Ty, to szybko. Ultimatum dla Niemiec. Mam wojnę z Turcją, ale sobie poradzę raczej. Dobra, 90 dywizji wystawione. No i tutaj 90 dywizji będzie, moi drodzy, szło tędy już, na Carycyn i tak dalej, podbić Turcję. Ja wystawiam zaraz ultimatum dla Niemiec. Dobrze, Confederation State of the Name gives back lubuskie to Poland. Ło, to co, oni się zgodzili? O Jezus, chłopie, ja myślałem, że ich po prostu rozjadę, nie? Będę musiał ten cel sobie odblokować, bo źle poszedłem w drzewko, bo się zamuliłem od mikrowania, nie? Tragedia. A mogę im wypowiedzieć wojnę jakoś szybko? Co? 180 dni, chłopie? Proszę cię. Jezus. Dobra, przejdziemy do Francji południem, nie? Pomożemy im, naszym. Ło, chłopie, moje chłopaki już tu przyjechały. I czołgi, i dywizje piechoty, i wszystko. Zobacz, co się teraz wydarzy, stary. Patrz, szybka reorganizacja frontu i patrz teraz. Widziałeś? Zobacz, polscy tankiści mgną niczym stary naprawdę burza na Paryż. My nie popełnimy tego błędu. My zniszczymy Francję. I nawet przejechałem po Holandii, chłopie. Wiesz co chodzi? O Boże, Turcja znowu problem ma do mnie. Jest dobrze. Dobrze. Trzeba zniszczyć Turcję tutaj oczywiście. Dobra, czas wezwać Rumunię do wojny. Oczywiście, witam. I teraz, o Jezusie z Nazaretu. Ojojoj. O Boże, o Jezus. Dobra, no niestety tutaj mi z Turcją nie idzie wojna, dlatego postanowiłem wjechać na pełnej gojdzie w Konstantynopol, nie? Czołgami. Więc jak głupio to nie zabrzmi. Tutaj chyba sobie chłopaki poradzą, tak naprawdę. Zaraz zobaczymy. Wezmę tutaj trochę dywizji nawet, niech się rozchodzą. Super. Spłamsimy tutaj, wiecie, tutaj dywizyjki wejdą, czołgi się rozjeżdżają. No i co, Wielka Turcja? Pff, wielka dopóki Polska jej pozwoli na to, żeby była wielka. Pozdro. Moi drodzy, ale Bułgaria ogromna, jasny gwint. Zanektowała wszystko. Ty, Chiny mają jakiś problem. Poczekajcie, zaraz dojedziemy do Pekinu. Wiadomo, że Polacy są najlepsiejsi na świecie. Nawet jak są lepsi, to i tak jesteśmy najlepsi. Więc to jest chyba logiczne, nie? Że dojedziemy do Pekinu Wielką Polską. Moi drodzy, niestety, Polska musi znowu wejść do Chin, porozmawiać z nimi na pewne tematy, które wymagają dyskusji od wielkiego polskiego narodu. Pozdro. Niestety Tryszyn jest 70 tysięcy tutaj, ale kogo to obchodzi? Panowie, będziemy mieli Wielki Poland na mapie. Napis. Jezus, ja stąd chyba wyjdę. Panowie, czy to będą zmiany losu tej kampanii, tego typu? Benz? Poczekajcie. Ło, kurka wodna, wycofali się, nie wolno. Kiedyś wybudujemy tu supply huby i w chińsku będą mówić po polsku. Wow. Ło boż, doprowadziłem, moi drodzy, suple. Ja tu zwiększę oczywiście zwiększę przepływ zaopatrzenia tutaj, tak naprawdę. Niech tutaj się robią. I teraz może będziemy w stanie zaatakować wreszcie, chłopie. Jezus, żeby przejść przez parę prowincji. Idźcie, chłopaki. Dobrze, dobrze, tu jest supply hub na południu. Idź do niego. Wjedź w te góry czołgami. Masz rangersów. Jezus, w górach 700 breakthrough? Ja pierdzielę, to mi się podoba, nie? Dobra. Chłopie, tu jest supply hub? Tak. Podciągnijcie do niego kolejkę jak najszybciej, nie? Zwiększać tutaj na piątkę. Robić. Działać. Dobra. Jest. A tu gdzie jest kolejny supply hub? Nie wiem. Okrążcie ich. Panowie, Polska podbija Chiny w Herzowiną 4. Taki jesteś szczery? Dobra, z racji, że w Chinach ofensywa idzie dobrze, my porozmawiamy z Niemcami teraz, chłopie. Patrzcie na to. Ale będzie dyskusja. Ja pierdzielę, Wielka Polska, moi drodzy, gdybyście słyszeli teraz soundtrack z Lotra, jak jedzie Rohan. O mój Boże, i Polacy zdobywają Berlin. Nie da się tego opisać. Ty, udało mi się Chiny tutaj okrążyć, fantastycznie. Czy tutaj dojdziemy do jakiegoś supply huba? O jest. Chłopie, to będzie droga przez mękę, nie? Ja już lepiej zacznę tutaj supply huby budować, serio. Bo... Oj, to będzie bardzo, bardzo, że tak powiem, bardzo ciężki kawałek chleba te Chiny podbić, nie? Serio. Jest, moi drodzy, nareszcie wybudowałem supply huby. Jestem załamany trochę, no ale boom. I dzięki supply hubom teraz może dotrę w głąb Chin i zdobędę jakikolwiek supply tutaj, tak naprawdę. I już widzę, że muszę koleje tutaj podciągać na południe, bo zajmiemy zaraz te prowincje i będę mógł bez problemu wtedy podciągnąć jeszcze suple tutaj. O, właśnie o tym mówię. Super. I będziemy jechać po prostu dalej, nie? Tutaj się staram dojechać czołgiem po prostu do jak najbliższego supply huba, żeby mi supplysy nie siadły kompletnie. Zobaczcie, widzicie jak wjeżdżam? Tragedia. Boże, patrzcie jak ta gra chodzi. Tragedia, stary. Ona tak dryfuje, jakbym na balonie latał i tą mapę obserwował. Jezus Maria. Tragedia. Boże, jest, po 15 latach mam ten supply hub, nie? Jezus, jeszcze tylko podciągnąć kolejkę i będzie fantastycznie. I oni tu będą mieli supplysy. Jezus, ciągnij tą kolej i oni tu będę miał supplysy i będę mógł się rozejść wreszcie na europejską tutaj, tak jakby na bliżej azjatycką część, gdzie jest więcej supply hubów, nie? Czołg musi jechać już coraz głębiej, nie? Bo tu wszystko w Chinach o zaopatrzenie się rozchodzi. Boże, drugi supply hub, wejdźcie tam, błagam was, Polacy, o Jezus! To już jest koniec, moi drodzy. Jak mam tu supply huby i blisko są inne chińskie, to już jest koniec gry, nie? Mogę już planować ofensywę na kolejny supply hub, czyli tu. I, moi drodzy, jest GG, nie? Mamy to. I oczywiście muszę znowu kolejkę inaczej podciągnąć, ale damy radę. Jakby udało nam się tutaj tak przejechać po tej linii kolejowej i ją po prostu całą zająć i zająć ten supply hub, to by było też GG, nie? Tu też jest supply hub zajęty, ale nie mogę atakować dalej, bo dywizje nie mają zaopatrzenia, bo muszę wybudować kolejne tory. Boże, podbój Chin na tym modzie i ogólnie podbój Chin w hoju to jest XD, nie? Jak nie jesteś Japonią. Jest, polska armia, zdobędziemy te Chiny, nie? Teraz już jest, moi drodzy, chillera. Serio. Teraz już jest taki luziks, bo mamy supplysy i koleje, że teraz już jest naprawdę luźno, chłopcy, nie? Naprawdę teraz jest fantastico. Mamy. Ło, panowie. To jest właśnie to, moi drodzy. Nawet mi, powiem tak, pozdro. Pozdro 65 tysięcy, niech se mają. Hiszpania z Serbią zjadła Chiny, mimo że ich tu nie było. Bo, dobra, XP, nie? A jeżeli chcecie zobaczyć odcinek, jak tworzę wielkie polskie imperium na tej modyfikacji pod całkowicie inną ścieżkę, to polecam wam sprawdzić ten materiał, który wam się teraz wyświetla. I przypominam wam, że jeżeli odcinek się wam spodobał, żebyście zostawili lajka i mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym materiale.